way to defeating the Dark Lord. We bow to no one. I am the true Lord of the Rings. You cannot escape us. Middle Earth, Shadow of Mordor. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy wśród ziemi cień Mordoru. I co też ja widzę na start? Toż to Graug. Graug, na którego mam questa łowieckiego, żeby takie coś zabić. Tylko szczerze nie bardzo wiem, czy jeszcze jest się na co porywać. Ej, ale jakby tu masz cel, taki wielki... To nie... Okej, tak też można. Tylko więcej umiejętność podwójnego uderzenia po tym. Po naładowaniu. Przez co... Powiedzmy, że jestem... Leciutko niewrażliwy. Ale tylko leciutko na jego ataki. Zaspamię go tymi sztyletami, jak będę musiał. Dobra, jak mogę, to bym mu strzelił w pysk. Bo to go powinno zestunować. Niestety było ciągle to jedno na naładowanie. Udało się! Berwał? Nie wiem. O Jezus! Nie! Nie zdążyłem! O Boże, nie! I teraz to wszystko leci do przodu. Kurde, no... Mam ochotę wykorzystać trochę... fakt tego, że on tutaj przesiaduje. Ste? Dobra, podejście drugie. Okej, a zobaczmy coś tam, jakbym tutaj Karagory na przykład przyzwał. Okej, to było ekstremalnie głupie. Z mojej strony. Żeby tak się wbić w tego Grauga. A w ogóle dowiedziałem się. Uuu, zdążyłem, nie. Zdążyłem, nie wierzę, że zdążyłem. Ogarnąłem. Czy ogarnąłem. Do! Dobrze. Ty, jemu coś zabrałem w AP w ogóle? Dowiedziałem się, że głosu. Au. Że głosu Talionowi użycza Troy Baker. Jego repertuar postaci się poszerza, powiedzmy. Joker, Abaddon, teraz jeszcze Talion. To jest ten problem, bo ja bym tam chciał grzmocić go na przykład egzekucją, tylko on na egzekucji jest niestety no, niewrażliwy z mojej perspektywy. Ale... chciałem coś sprawdzić. Dobrze, teraz uniknąć. Jeden. Drugi. Ja teraz jest ogłuszony. Czy to działa? Na pewno go nie zabiło. Ale czy chociaż go to poturbowało? Być może? Pysk? I w pysk. Sprawdźmy. Nie, nawet się nie zajął ogniem, niestety. Ej, co? Co to miało być? Dobra, ale drugie podejście całkiem nieźle. Nieźle go żyłoje tym.
Zaspamię go tymi sztyletami, jak będę musiał. To będzie drugi grałk, jakiego będę miał na koncie, jeśli uda mi się go zabić. Dobrze. Ładujemy, ładujemy. Ale mógłbyś grzmocić Grauga, Celebrimborze? Bo to twoich sztyletów w sumie używał, a nie swoich. Dobrze, już mam tak mniej więcej... O nie! Nie, miara! No ludzie! Boże, no i... No, ilu tam teraz doszło? O, okej, okay. ten tutaj się z kimś łoił i został zabity, okej. Okay. Ten widzę... Wreszcie stał się... A nie, dobra, nie, tego akurat ja zabiłem, spoko. Dwa, cztery... Okej, okay. Jeden jakiś nowy doszedł. W ogóle ten, ci dwie już mają kosę między sobą. Interesujące. Ten już kosy nie ma z nikim. O, Boziu, Boziu, Boziu. What is this sorcerer's power to enter their minds? It is not natural. It is the power to sow terror among the servants of our enemy. It is the power to hunt the followers of the Dark Lord. Kurde, zrobię tę serię, no. A dobra, muszę trzymać dalej tego Figera. Seria ciosów. Hej. Take his limbs. Sweet. No to trochę nie wyszło. Burn! Burn! Nie, to jest zajebiste jest to powalenie. Niestety w przypadku właśnie cienia Mordoru nie jest ono... Że, dobra, może inaczej. Jest ono bardzo użyteczne. Pod względem atakowania i właśnie rozwalania małych grup wrogów. Nie tylko małych grup. Tylko drobny problem tego porażenia, czy te porażenia, tego właśnie grzmotnięcia, to nie jest to samo co w Batmanie, bo w Batmanie mamy dużo ciosów, bo już wejściu w tej kombinacji, dużo ciosów powala przeciwników, ale w taki sposób, że właśnie możemy naraz po prostu zdjąć, nie wiem, z 10 typa i zanim się podniosą, zwłaszcza w późniejszej fazie, jak odblokujemy dość dużą ilość tych ciosów, to możemy zdjąć 10 typa, trzeba się powalić, oni już mogą leciutko wstawać, a my skaczemy w górę i ich powalamy. I 10 typa mamy z głowy. Tutaj niestety nie jest tak łatwo. Co troszkę boli. No dobra, rozpocznijmy misję Przeszywający Blask, aby wywabić tego wodza. Pokaż wrogowi, czy chyba wodzowi powinno być, że na jego stronników poluje elfi łucznik. Potęga? No potęga jest mi już totalnie zbędna. Ale kurde, dlaczego teraz potęga nie, na przykład za jeden potęgi nie może iść... No na przykład dwa expa. Na przykład. Fajnie by się wtedy farmiło. Pokonaj przybocznych zanim podejmiesz walkę. No akurat przyboczny został nie został zdjęty, gościu nie ma przybocznego. Rain death from afar and draw the war chief forth. Okej, to zobaczmy go. Marzą mu się nowe i emocjonujące sposoby torturowania niewolników. Aha. Jeśli dobrze pamiętam, to ja chyba wysłałem pogróżkę do każdego wodza. Więc może być spoko. Ten jest odporny na atak dystansowy i z ukrycia, więc mogę go najwyżej tylko bojowymi rozwalić. Tutaj mi coś wpadło do natury. A, nie to bierze z Morgulu.
Ej, patrzcie to! Trucizna powoli zżera ich umysły, zsyłając na nich koszmary o na wpół ludzkim, na wpół nietoperzym demonie, który żywi się ich strachem. Czyżby nawiązanie do Batmana? Bo szczerze, zwłaszcza po tym, co się dzieje na koniec Arkham Knight, akurat to oczywiście powstało chyba przed Arkham Knight, ale chodzi o sam fakt tego, że... Bro, mam zastrzelić, a jak zabije, tak? Zaliczy czy anuluje? A, nie anulowało mi questa, ale też nie zaliczyło celu. Okej, no to dyszot. No, co jest? Dobra, nie, to zostaw. O. Szybki pokusik włączymy. Tutaj coś niecoś wysadzimy. Okej, gość jest na miejscu. Gdzie jest ten, co tam chciał rozpalać? O! Fajne skanowanie. No gościu był bez przybocznego! Już jakiś kapitan to jest losowy. Kurde, no muszę się tego typa pozbyć szybko. No. No i nie zdążyłem. Czy zdążyłem? Nie zdążyłem. Szkoda. Dobra, zobaczmy tego. O, naciąg w kończące z ukrycia. Zajebiście. Się za chwilkę go pozbędziemy. Takich przybocznych to on sobie może zgromadzić ile chce. Siema, wodzu. A żebyś wiedział, że będzie interesująco, nawet bardzo. Noż Chryste, panie! Dlaczego akurat ci pieprzeni tarczownicy tu muszą być? No, nie pierdolić tego wodza! Muszę się pozbyć tych wszystkich zasrańców. Tak, nie mam strzału. Ale mogę sobie tak o bardzo fajnie, ładnie, zgrabnie przejść i sprzedać ci cięcie na pysk, durny włóczniku. O, widzicie? Patrzcie, jak wolno to leci. To się jakby jeszcze to porażenie ich obalało. To by było zajebiste. Połączyć porażenie z tym ogniem. Tak, o, walnięcie tego porażenia nie ma zbytnio sensu. W ogóle jest fajnie, jak on stoi nawet w zasięgu tego, bo ja pozbędę się przy okazji tych jego wszystkich przydupasów, jeszcze spuszczam jemu w pierdol. Gdzie z tym mieczem? Tak, z mieczem. No, are you bloody serious? Zauważyłeś, co? No Chryste, potrzebuję... Potrzebuję strzał. Muszę zabić tego gościa. Tego do strzału potrzebuję właśnie... Nie egzekucji, tylko... Wyssania. Ha! Ach!
I pięknie. Jesteśmy sami. Buddy, where do you running? O Jezusie! No przez chwilę ich zgubiłem, no co za skam? Jep! Jep! On mi dalej ucieka, no co za gość? O, pięknie, dawaj tu. Mam tutaj dla was bombeczkę! Bardzo ładne. Dobra, tego zabić. Tego wyssać. Nawet dwa razy. No, a teraz ten tam sobie gdzieś biegnie. No, ale... Nie. Oczywiście jest gdzieś schowany. O! Widzę? A, gówno widzę. O, czekaj! Teraz go widzę, pięknie. No i pięknie, on jest niewrażliwy, a oni już mnie wreszcie zgubili, mam nadzieję. No. I... Adios! Nie, dobra, pierwszy wód zabity, ale kurde, jak tak ma to wyglądać, no to ja tam z chęcią bym się jeszcze zajął pozostałymi tego typu questami. Znaczy, zanim się oczywiście za szczurnika zabiorę. No, nie, patrz, jak pieszcha. Minimalnie mi z zasięgu wyszedł, zanim go zdążyłem tak porządnie jeszcze zacząć ssać z tego. No dobra. Zaraz obok, na szczęście dla mnie, jest kolejny kłeścik. Czy ja bym się mógł tam mrocznym czasem bardziej? Czy bardziej szybciej przenieść? Tak średnio. No to biegusiem normalnie dolecimy. Chciało mi się poczyścić z tych takich typowych połączniaków, te wszystkie rzeczy. Dobra, łowcy są zwierzyną. Okej, rzuć wyzwanie zabijając łowców. Okej, on chyba też był bez przybocznego. Hunt the hunters to draw out their master. No jebiście. Sprawdź, miał przebocznego? Nie miał. Słabości? Taki sam... No kurde, to samo co z poprzednim, no kurde. Mam pecha, kurde. Dobra. Ten zdjęty. Ten też. Tego tak przy okazji. Okej, jeszcze jeden. No to... Najpierw tarczownik. A tego... No, dawaj. Tego w sumie z chęcią... Tak sobie wyciągnę. Żeby tylko strzał mieć. Powiem wam, kurde, klimatyczne są te takie okrzyki od nich. Jeżeli na przykład jak wchodzi wódz i te okrzyki, te... Zresztą to skandowanie tych imion. Tylko kurde, zastanawiam się, jak oni zrobili, bo oni raczej nie mogli przewidzieć, bo te imiona są na bank generowane losowo. Ale oni nie mogli przewidzieć absolutnie wszystkich kombinacji imion, jakie gra wychwyci. No jak oni to ogarnęli? Dobra, ten był co? Techniki bojowe. Dobra. Dałoby się zabić z ukrycia jakiegoś? Pięknie. No i dalej, żeś się wbił, stary. Those promises seem hard to keep now, don't they? No kurde, ale mi to teraz zepsuła gra. Odcięty? Dobra, trzeba go w ogóle blokować. No. Jesus, smacz!
Bum! Już powiedziałem coś. Powiedziałem. Bum! Nie dadzą! Nie dadzą! Egzekucja. Burn! You really what death looks like? Dokładnie, kolego. Dokładnie tak wygląda twa śmierć. Dziel i rządź. No, nie jestem pewny w sumie, za co to osiągnięcie wskoczyło. No, poza tym, że na pewno za coś związanego z zabiciem wodza. Możesz, żeby wysłać... Nie, nie, jakby było... O! Ej, to było fajne, to było dobre! Czekaj, daj mi teraz te rundki moje kochane. Kompendium, coś znowu wpadło do istot. A, wodzowi uruków, no ale to już chyba było. Dobra, uzbrojeni runy. Dobra, mam 22 minuty, to myślę, że możemy się jeszcze jedną taką misją zająć. Co my tu mamy? Zwiększa czas ogłuszenia i obalenia przez upiorny błysk. Kuszące. Tylko właśnie, za co to wziąć? W sensie, no... Ta burza jest okej, ale kurde, ja tak rzadko z tego korzystam, że nie wiem, czy to się opłaca mieć jak na razie. W sensie, no, ostatnia szansa warta jest zawsze warta tego, aby ją mieć. Całe skupienie i wszystkie elfie strzały po każdym udanym wykorzystaniu ostatniej szansy. A dobra, spróbujmy to wymienić. Na tą na gniew i zagładę. No bo oczywiście wiadomo, dopóki nie ukuję sobie legendy miecza, no to będę to trzymał, bo jak już ukuję sobie legendę miecza, no to wtedy posiadanie dalej tej runy w łuku, znaczy w mieczu, będzie po prostu idiotyczne. Zwiększa obrażenia łuku o 50%, zwiększa przy headshotach o 25%. No po co przy headshotach? Zmieńmy to na ogólne obrażenia. Okej, co tam jeszcze było? Zwiększa... czas trwania tej umiejętności łuku, ale to jeszcze... Jakby musiałby tę umiejętność mieć. Poza szlaktowaniem? Nie, to jest takie sobie. No i dobra. Ci ogarnięci. Gdzie jest najbliższy? Woluju. Tutaj wódz. Jego skarb. Czekaj, a jego... A to jest... To jest ten? No, super, ale który to jest quest? Czekaj, o! To będzie ten obok. Zamorduj go brutalnie, nie daj się wykryć i poczekaj na przybycie wodza. Wiecie co, ja bym się najpierw zajął tym. Oznacz mi go, a może przy okazji tego byśmy jeszcze ogarnęli? No, nawet, że jest w pobliżu. No, pod warunkiem, że goście oczywiście nie zmieni nagle swojej lokalizacji. Ale mam nadzieję, że nie. On gdzieś się tutaj w tej dziurze ogólnie czai. Przydoby się go zgarnąć, wtedy mamy od razu jednego przybocznego z głowy. Dobra, jest już gdzieś oznaczony? Średnio. No tak, no tego możemy... pozbawić główki. Zabawne jest to, jak zobaczą ciało, to są podejrzliwi, ale jak zobaczą leżącą głowę uruka na glebie, no to wszystko jest w porządku. Kurde, szkoda, że ta elfia zwinność nie wpływa jeszcze na parkour. O, tutaj coś mamy. Dobra, ten jest mi nieznany. Ten jest też mi nieznany.
O, ten ma tarczę, to będzie ten. Dokładnie. Wrażliwy na ataki wierzchowców. No, Karagora niestety se raczej tutaj nie przyprowadzę. Tym bardziej Grauga. Znaczy, abstrahując od tego, że Grauga, to ja nawet nie jestem jeszcze w stanie dosiąść. Bo jeszcze nie odblokowałem, nie popchnąłem na tyle fabuły, żeby móc sobie to odblokować. No, w górę, w górę, w górę. No, a wyścimy go z ukrycia. I teraz go zadziabiemy. Ty, a czekaj, jest Karagor obok. Zajebiście. To jest ten, tak? Tak. Są wybuchy, mamy dwóch kapitanów kole siebie. I Karagora pewnie w klatce. Gorzej tylko, jeśli ten Karagor będzie... Uwaga, uwaga. Że wrócisz, jeden z tych kapitanów... O, do końca tego chciałem użyć. Gorzej, jeśli jeden z tych kapitanów będzie miał zdolność potworobójca. Czytaj, zdolność, która pomaga mu szybko radzić sobie z potworami, bo wtedy, niestety, ale może mi takiego właśnie Karagorka, ziomeczek, szybciutko zabić. A to będzie troszeczkę przeze mnie niepożądane. Dobra. A spróbujmy zabić tego strzałem w głowę, czy się uda? Nie, ale dostaje damage. Tak go podtrzymajmy. I jeszcze. O i zajebiście. Uruk search all Mordor to kill man if have to. Kurde, drugi kapitan obok. Nie będziesz niczego wzywał. No serio! No stary! Uruk, stop fighting Uruk. Kill Tark. Okej, inteligencja chyba niska. Gdzie? 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 Tu. Cisza. Dobra, może lepiej nie. Wyłącz. I płoncie. No kurde, ten się zdążył podnieść, poważnie. Zde. No i super, i przylezi mi zaraz ten. Czyli zaraz, już tu przylazł tak naprawdę. Dobra, nie mam czasu na to, żeby się bawić teraz z przesłuchania. Noż, ile razy ja jeszcze mam się pozbywać tego twojego niby wsparcia? Powiedziałem wyraźnie, to nie wy wzywacie support, to support ma się zorientować, kiedy ma wam pomóc. Dobrze. I jeszcze raz. Już jest złamany, pięknie. Do tego szybciutko dobijemy. Przeskoczymy i przesłuchujemy. No i przesłuchajmy. Czy tutaj mi na kogoś brakuje? Tego mam, tego mam, tego też mam. No to jakiegoś tutaj sobie odkryjmy. Może tego. Dobra, on jest gdzieś tam. Wiesz, co jest fajne? Ja się tutaj właśnie wbiłem i tak średnio, znaczy tak trochę średnio, ale w miarę po cichu, żem to teraz wszystko zrobił. Normalnie wdałem się w walkę w obozie, ale zapobiegłem włączeniu w nim alarmu, przez to wystarczyło tylko wykorzystać. Znaczy wykorzystać, wystarczyło tylko właśnie
pobawić się z tymi Urukami. Tylko właśnie... Żałuję, że nie mogę tego wsparcia po prostu im wyłączyć. Jak właśnie w Asasynie. No chyba, że jeszcze po prostu nie jest mi to dane do użycia, nie? Cześć. Ja sobie ciebie przesłucham. Pozwolisz? Bo jak już jesteś po drodze, to szkoda nie wykorzystać. Dobra. Prosto w dupę! Stary, ostatnie co poczułeś przed śmiercią, to strzała w twojej dupie. Tak drewniana i twarda, że po prostu aż nie wiem, czy cię to zabolało, czy bym sprawił ci przyjemność przedśmiertną. Kto wie. Punkt umiejętności. Potraja wartość ciosów serii. Podwójne obrażenia świecącym / płonącym mieczem. Zmniejsza czas potrzebny do naładowania łuku. Okej, nawet że spoko. Ten wybuch mnie naprawdę kusi. Ale nie wiem, czy ta strzała nie będzie lepsza. Po prostu walność gościowi na pysk. Za darmo praktycznie. Bo to chyba nie liczy mi ten. To mi chyba nie liczy strzał, to jest jakby jako skill. A tutaj wybuch... No to by się kombiło w ogóle z tą runą, którą teraz mam. Walnąć stuna na 3 albo więcej. Dobra, strzała jeszcze poczeka. Ulepszamy wybuch. Runy. Coś tutaj wpadło po kolei. Odzyskujesz 6% HP przy zabójstwie granatów. Ej, to nawet nie jest takie złe. Płomienie, legendarna. No, ale coś mi się wydaje, że potem będzie jeszcze coś lepszego. Więc na razie to rozmieniam. Do łuku 2 wpadły. Dwie takie same. Tylko o większym procencie. 15% szans na odzyskanie strzały. Znaczy, nie jest to złe, ale nie jest też tak mega potrzebne, no bo wystarczy tylko odpowiednio sobie wcześniej dosłownie wstrzelić się w typa, jak ma się dwie strzały. Wstrzelisz się w gościa. Zeskocz na stronników. Czyli co, zabójstwa z ukrycia, tak? This war chief lives in fear. Bring death from above to drive him into the open. Zabijaj stronników ze skokiem. There's never enough meat to eat around here. Must be the slaves eating each other. We should have had a few of them as punishment. Dobra. Hej. Zastanawia mnie tylko, jak ten wódz ogarnie, że gościu został zabity z powietrza, a nie na przykład zaatakowany od tyłu. Dobra, po cichutku, nie ma mnie tu. Czy to by się jakiś łucznik teraz, no? A cicho, nic żeś nie widział. Dobra, w górę. Co tam w ogóle było zablokowane? A chyba jakaś misja tu się zaczyna, dlatego jest kłódka. No. W górę. Tu mamy jednego. Tu mamy drugiego. Możecie przestać się krzyczeć? Trochę mi to przeszkadza. A, co się stało? Zmożecie wjeżdżać do 5 rano, jak zrobicie swoje. Okej, drugi gość zdjęty. Ten nic nie widział. A żeś nic nie słyszał, stary, idź se uszy zbadaj. Jeśli macie w ogóle jakiegoś lekarza w tym Mordorze. Ale lekarza, a nie rzeźnika. Dobra, gość jest na miejscu. On prawie mi na twarz wychodzi.
typ ma kuszę. No kurde, to samo, no Chryste. A dobra. Potnijmy ich tu trochę. Have you come to carry out your little threat? Best do it quick before I gut you. Skoro nalegasz? Gdzie z tą pochodnią? Ale ładna akrobacja Talion odwala, to trzeba mu przyznać. Tak, chciałoby się, co, cwaniaku? Wara od tego wabika. No, świetnie, no super, za twojej śmierci skorzystam. Dziękuję bardzo. Wódz zdechł. I zostało jeszcze dwóch. Odzyskujesz 3 elfie strzały. Nie, czy to takie potrzebne? Do spylenia idzie. W sensie nie jest to złe, ale mam mim średnio użyteczne. Ja wolę strzały odzyskać po kryjomu. Dobra, prawie 40 minut. Co my tu mamy? Okej, to jest to mi ze szczurnikiem, a to jest to drugie. A to tym się zajmiemy w kolejnym odcinku. Ja się już tylko tutaj przeniosę, a z wami żegnam się i serdecznie zapraszam właśnie do następnego odcinka, w którym zajmiemy się pozostałymi dwoma wodzami i, jeśli starczy czasu, także i którąś z następnych misji fabularnych. Jeśli oczywiście będzie więcej niż jedna. Więc ode mnie to tyle. Do usłyszenia. Cześć.